myślę, że czas na podsumowanie sezonu. Rok 2021, który uważam, że w miarę się udał. Nie wszystkie cele, które zaplanowałem, zostały zrealizowane. 80% z tego, co zaplanowałem, udało się wykonać. Zapraszam Was na filmowe podsumowanie roku 2021 na kanale Kierunek Przed Siebie. Na Jędrzejówkę 160 km razem z znajomym z Lublina. Trasa wiodła przez Batosz, Goraj, Swinałem w Jędrzejówce na wieży widokowej. Widać jeden z podjazdów pod wieżę widokową. Kolejna wyprawa to wyprawa rowerem do Stalowej Woli. Boże Ciało. Tutaj widzimy ruiny zamku w Bychawie. Tutaj już powrót ze Stalowej Woli w kierunku Lublina. Pomnik UFO w Emilcinie. Następnie ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy i wyprawa na pojezie Żołańczyńskie. Ruiny dworków w Zawieprzycach. Sosnowica. I miejsce pamięci II wojny światowej. Tutaj jedno z najważniejszych dla mnie wydarzeń 2021 roku. Ultra maraton Brejdak Gravel. Ponad 400 km w ciągu, maksymalnie 3 dni, po różnych nawierzchniach. Mijaliśmy po drodze Szczebrzeszyn, Janów Lubelski. Dojeżdżając do Janowa stwierdziłem, że rezygnuję i oddałem swój pakiet startowy. Reszta pojechała dalej. Wakacje niestety nic nie nagrywałem, natomiast w wrześniu wyjechałem na Dolny Śląsk. Zamek Dworek w Mosznej. Zoo we Wrocławiu.
Rynek we Wrocławiu, stare miasto. Kompleks Rize, czyli sztolnie, w których Niemcy coś chcieli zbudować, ale jeszcze nie wiadomo co. Buchołapka, też dość tajemniczy obiekt. Panorama Kłodzka. A tutaj przypomnienie bushcraftu. Pierwsze od 20 lat nocka w lesie. Wycieczka po Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Wyprawa piesza z Kielc do Chęcin czerwonym szlakiem. Ponad 23 km na piechotę. Po drodze chciałem wstąpić do jaskini Raj. Niestety wymagano rezerwacji. Wracając do planów na rok 2022, pojawiły się pewne koncepcje. Zobaczę, co da się zrobić. Na pewno częściej będę korzystał z kolei, jadąc rowerem. Czyli postaram się dalej zajechać, nie tylko samym rowerem, ale również jadąc koleją. Mam nadzieję, że dzięki temu będę w stanie o wiele więcej zobaczyć. Dodatkowo szlak Orli Gniazd, który w tamtym roku nie udał się, spróbuję go w tym roku pokonać rowerem w 2 dni. Prawdopodobnie któryś weekend, jeszcze zobaczę. A resztę planów nawet nie tworzę. W zasadzie to co mi czas pozwoli, to zrealizuję. Także do zobaczenia na szlakach, zawodach rowerowych. Gdziekolwiek spędza się aktywnie czas. Do zobaczenia. Cześć.